Słuchajcie, siedzimy sobie tutaj po krakowsku wygodnie, nic się nie dzieje. Nie no, dużo się dzieje. Dzieje się dużo i w tle, ale dzieje się też dużo na pierwszym planie, ponieważ mam dla Was moją wybrankę na ten sezon, czyli bluzę od Dainese. Śmieję się, że moją wybrankę, dlatego że zamówiłem ją dla siebie. Dlaczego? Bo jest to idealne rozwiązanie, żeby na mieście, w takie dni, które może nie są bardzo upalne, ale jednak letnie, być bezpiecznym i zachować styl, który ja lubię. Więc to jest dla mnie świetne rozwiązanie. Kamil mi polecił. Kamilu, dlaczego mi tą bluzę poleciłeś? No, ty jesteś też trochę właśnie tak, jak powiedziałeś, że i te nie do końca upalne dni, ale właśnie letnie albo upalne dni, które były, a zaczyna się już noc, czyli te ciepłe letnie wieczory. Nazywaj rzeczy po imieniu, po prostu terror miasta. Tak, jesteś takim mrocznym rycerzem. Nocna jazda motocyklem też ma swój klimat niespotykany. Też wtedy mamy najwięcej właśnie tego czasu. Sama bluza właśnie sprawdzi się w te dni, gdzie mamy 20-25 stopni. Ci, co wszystkich fanatyków, którzy lubią latać na sam t-shirt w jakichkolwiek motocyklach, bo ta bluza i pasuje pod motocykl sportowy, i pod sportowo-turystyczny, i pod każdy tak naprawdę sprzęt, fajnie się dopasuje. Nie jest zbyt wulgarna, ale jest całkowicie bezpieczna, bo mamy tu zarówno i protektory łokci, barków, i miejsce na protektor pleców. Więc jakby bluza jest sama w sobie wielozadaniowa, a co ważne, nie jest ciężka, bo protektory to już są z tej nowej serii od Dainese, troszeczkę odlżone. Jak widzicie, Michał, może ją tu już nagrywamy którąś minutę i może ją spokojnie w rękach trzymać. Ja robię Więc dzisiejszą taka. serię. No, nie, żartuję, bardzo lekka bruza. Tak. Więc taki typowy ciuch dla tych już wymagających osób, dla tych, którzy bardzo dużo jeżdżą po mieście i też chcą dobrze wyglądać. Kamil powiedział już wszystko, ja tylko dodam, że to jest Dainese Demon. Ja wybrałem czarne malowanie, natomiast malowań jest więcej, możecie wybrać jakie tylko chcecie. Kamil ma pełną rozmiarówkę. Zapraszamy Was na drugie piętro do Moto Mio. Jeżeli macie jakieś pytania o tą bluzę albo inne produkty Dainese, to koniecznie zadajcie je w komentarzach. Dajcie kciuk w górę, jeżeli podoba Wam się ta bluza. I co? Widzimy się w Moto Mio i widzimy się w kolejnych filmach i pewnie podczas terroru miasta.